134 wheelspiny, moi drodzy, mam do losowania. Wow! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Ale dzisiaj będzie odcinek ciekawy, ale nie będę wam przedłużał, opowiem wam pokrótce o co chodzi, co trzeba zrobić, żeby być mega bogatym, bardzo małym wysiłkiem. Właściwie ten odcinek może nie jest do końca o zarabianiu, chociaż zarabianie to jest taki skutek uboczny. Ja myślę, że to powinniśmy potraktować jako ciekawostka, bo w Forzie Horizon 4 mamy coś takiego jak autopilot, taki autopilot jak w Tesli. Normalnie wciskasz gaz do końca i samochód sam za ciebie jedzie. Ja o tej funkcji nie wiedziałem do niedawno, ale się niedawno dowiedziałem. Ja myślę, że to jest stworzone specjalnie dla niepełnosprawnych, którzy na przykład nie mają innej ręki albo są jakoś upośledzeni w jakiś sposób i no nie dadzą rady prowadzić jakiegoś tego gameplayu normalnie, no nie? Z tego względu twórcy Forzy wymyślili taki tryb, dzięki czemu będą mogli sobie no jakoś tam się bawić w tej grze, ale gra będzie za nich sama skręcać. Taka jest moja teoria, że po to został stworzony ten tryb. Dla nas Polaków, kombinatorów oznacza to natomiast tyle, że możemy sprawić, że gra sama będzie dla nas jeździć i sama będzie dla nas zarabiać. Jedyny minus jaki mamy z tego to taki, że no będziemy musieli zapłacić rachunki za prąd. Dobra, nie przedłużając, zaraz wam pokażę o co chodzi. Więc wybieramy sobie jakiś wyścig, wybieramy sobie jakikolwiek samochód na razie, żebym wam pokazał przykładowo jak to wygląda, o co w tym chodzi. I patrzcie sobie na to, wchodzicie sobie w ustawienia trudności. Wchodzicie sobie tutaj i o, tu akurat nie mogę zmienić poziomu trudności dla awatarów, ale zaraz do tego sobie dojdziemy w innym wyścigu. Tutaj nam chodzi o to, żebyśmy sobie ustawili tak. Tutaj dajemy ABS, włączamy, steering, dajemy autosteering, dajemy, włączamy trakcję, kontrolę trakcji, bo bot jak sam jedzie bez kontroli trakcji, bez kontroli stabilności, to rzuca nim na wszystkie strony. Dajemy automatyczną skrzynię biegów, driveline wyłączamy lub włączamy, to nie ma znaczenia. I właściwie tyle. I zostawiamy tak jak jest. Widzicie, że bonus do kredytów nam spadł do 15% niestety, ale co zyskujemy? Zobacz, pyk, cofamy, startujemy wyścig i moi drodzy, ja nie wiem czy tam radę pokazać, bo mam pada teraz na tym, na kabelku, ale wciskam teraz tylko i wyłącznie gaz. Resztę za mnie robi gra, resztę za mnie robi ten samochód, ja nic nie muszę sterować padem, on sam za mnie jeździ. Mogę cały wyścig tak przejechać i absolutnie nic nie muszę robić z tym samochodem, tak? On się sam wygra, przegra lub będę miał czwarte miejsce, piąte, nie wiem na którym miejscu tutaj w tym wyścigu dojedzie, w ogóle fajny wyścig, jeszcze go nie jechałem. I teraz, tak to wygląda pokrótce, czyli sobie bot sam jeździ, no nie? Bierzecie sobie samochód, który zarobi dla was jak najwięcej XP. Kredyty nie są tutaj istotne, bo no widzieliście, że my musieliśmy dość mocno obniżyć te ustawienia sterowania samochodem i przez to dostaniemy mniej kredytów, no nie? Dla nas najważniejsze jest to, żeby zdobywać jak najwięcej experience i mój taki samochód, który posiada perki czy skille do tego, aby jak najwięcej dostawać experience, to jest właśnie to BMW. Sprawdziłem sobie kilka, które już mam wylosowane i ten samochód nadaje się w moim garażu akurat najlepiej do tego, chociaż słyszałem, że jest jeszcze jakiś Mercedes, który też bardzo dużo, albo nawet więcej tych punktów XP zarabia. Więc co my tu mamy? Dostaję 25% więcej XP za 10 kolejnych wyścigów drogowych, bo to też jest ważne. Są jeszcze wyścigi street, ale to są inne wyścigi. Goliat jest w kategorii wyścigów drogowych. I mamy plus 200% XP za następne 10 wyścigów. To jest chyba za wygranie? Aha, nie, za skille, które dostaniemy w wyścigu, czyli na przykład skille przestaną nam się nabijać w wyścigu, dostajemy plus 200% XP. Czyli 2 razy więcej dostajemy, krótko mówiąc. Czyli jak mamy na przykład 10 tysięcy punktów XP zdobyte w skillach podczas wyścigu, to dostajemy 20 tysięcy, no nie? I tutaj mamy 15% więcej XP za to, jeśli jedziemy sobie w konwoju. Ja tutaj nie będę jechał w konwoju. I dostajemy 20% więcej XP za ukończenie wyścigu. I co my teraz robimy? Goliat 50 okrążeń. Czekaj, bo... Aha, mogę skręcać, dobra, mogę skręcać, mam to automatyczne sterowanie. Odpalamy sobie Goliata. Przechodzimy sobie do tworzenia naszego własnego wyścigu na Goliat, na torze Goliat. Możecie nawet swoją własną trasę stworzyć, ale skoro Goliat jest gotowy, jest długi, to po co tworzyć, no nie? Tutaj możemy sobie zrobić nazwę, tutaj możemy sobie tor wybrać, są jakieś inne tory, które możemy sobie ustawić, ale Goliat jest właśnie najdłuższy. Możemy spój zrobić, że będzie tam wszystkie drogi, będzie miał 250 wszystkich checkpointów na kreatorze wykorzystanych i wtedy jeszcze więcej będziemy, no nie, mieli. I teraz tak, ustawiamy sobie okrążeń, moi drodzy, 50, żeby nasz bot jeździł przez 50 okrążeń. Czas tutaj możemy sobie nawet ustawić, skasowały mi się okrążenia. Dajemy sobie 50 okrążeń, pyk. Sezon niech będzie taki. Tutaj możemy sobie zablokować, żeby nam się czas nie zmieniał. Kamera to nieważne, trafik możemy włączyć, ale najlepiej to wyłączyć, żeby nie było problemów. I pyk, bo chodzi o to, żeby nasz bot się z nikim nie zderzał. Nasz bot jakby nie uwzględnia tego ruchu, które tutaj mamy, innych przeciwników, on po prostu w nich wjeżdża, no nie? Także to jest takie trochę dziwne. No i teraz publikujemy. I tak, mamy 50 okrążeń na Goliacie. Wybieramy samochód, który daje nam najwięcej XP. W moim wypadku jest to BMW. Tak swoją drogą 1900 koni mechanicznych ma ten samochód. Ale to chyba tutaj nie ma aż tak dużego znaczenia, bo zaraz wam pokażę, co zrobimy. Więc tak, znowu wchodzimy w ustawienia trudności i teraz zmieniamy boty na najniższy poziom, na boty poziom turysta. Nie wiem, może na przykład na tym poziomie nasz bot wszystkich powyprzedza, ale ważne jest to, żeby te boty po prostu nie przeszkadzały podczas wyścigu, żeby ten nasz bot, którego zaraz ustawimy, mógł sobie spokojnie jechać przez te 50 okrążeń. Nie wiem, ile to będzie trwało, zaraz zobaczymy. No i teraz protip, co zrobić, żeby samochód sam jeździł, żeby nas nie było przy konsoli czy przy komputerze. Przede wszystkim tu sobie zapisujemy. Ja już tu odpalam kamerę, żeby wam pokazać. Więc tak, robicie sobie zaawansowaną modyfikację bajlucek, bierzecie gumkę, jakąś dobrą, pamiętajcie, dobra gumka nie pęka, dlatego zawsze miejcie jakąś przy sobie. Wciskamy trigger od gazu, tutaj mamy ładnie, ten pad jest idealny do tego, tak swoją drogą, żeby to w ten sposób przypiąć. Mamy wciśnięty gaz, wychodzimy sobie do wyścigu, zostawiamy pada, startujemy, pyk i moi drodzy, proszę bardzo, ja nic nie robię, resztę robi za mnie ten, ma włączoną trakcję, ma włączony GPS, bez GPS, ma włączoną trakcję, ma włączony ABS, on sobie spokojnie będzie jechał. Znaczy taką mam nadzieję, bo ten samochód ma 2000 koni mechanicznych, ja nie wiem, czy on sobie z tym samochodem poradzi. Ale jak widzicie, póki co jedzie, zobaczymy, czy wypadnie. O kurde, wypada z trasy. A dobra, tutaj musimy braking dać na asystowane, żeby bot sam sobie hamował. Ja mu włączyłem gaz do końca, włączyłem mu hamulce. O nie, ciekawe, co ten bot sobie o mnie myślał. Dobra, jeszcze raz sobie ustawiamy. Teraz już powinno być dobrze. Okej, odpalamy, no i zobaczymy, co się teraz stanie. Teraz już będzie mógł sobie sam hamować chyba. Tylko mam nadzieję. O, dobra, hamuje, zobaczcie, jest. Dobra, przed rozpoczęciem tego wyścigu miałem 0 wheel spinów, kasy miałem gdzieś około 6 milionów, kurde, musiałbym sobie gdzieś to zapisać. Kasa tutaj, będzie dużo kasy za ten wyścig, ale ważniejsze są wheel spiny, które dostaniemy za poziomy. Ten samochód dużo nam tych poziomów tutaj powinien narobić. Jeszcze zobaczcie, dużo skillów nam narypie, chociaż tutaj maksymalny mnożnik za skille to jest 5, ale i tak jak będzie sobie tak jechał, wiesz, przez całą noc, no to powinno być spoko. Ja zostawiam teraz włączoną konsolę, bo sobie tutaj gram na konsoli, nie? Zostawiam sobie włączoną, niech ona sobie tutaj gra, niech się ten, wyłączę sobie monitor, idę sobie obejrzeć serial, no i zobaczymy, no, powinien tak z 8 godzin to jechać, coś tak szacuję, z 8, z 9 godzin. Samochód jest mocno ulepszony, jak widzicie, bot sobie teraz sam hamuje, niczym nie muszę się przejmować, rączki wolne. Zobaczymy, co będzie później. Przyjdę tutaj za jakiś czas, zobaczę, na jakim etapie już jest bot. Pamiętajcie tylko, żeby sobie pada podłączyć do konsoli, czy tam do peceta, żeby był cały czas, wiesz, zasilany, a nie z baterii, bo jak baterie siądą, to wtedy gra się zatrzyma, no i lipa, nie? No dobra, zobaczymy, co będzie za jakiś czas. Gra się dalej. Na razie pierwsze okrążenie. Zapomniałem, że mogę sobie w trakcie wyścigu sprawdzić, ile mam kredytów. Także na samym początku tych kredytów mam 6 380 000. Obecnie 5 godzin 20 minut jazdy. Mamy już 30 okrążeń. Najlepsze okrążenie 10:48. I fura jedzie, zdobywa punkty. Jak do tej pory wbiłem jakieś, nie wiem, 4, może 5 poziomów, 6, coś takiego. Wiem, że gówno widzicie, ale chciałem wam powiedzieć, że gra dalej się gra. No i jesteśmy sobie już następnego dnia, moi drodzy. Ja dopiero wstałem, ściągam moją gumkę, która nie pękła, bardzo dobrze. Wiecie co? Ustawcie sobie grę na najniższe detale, najniższą rozdzielczość, jakieś 30 fps przed odpaleniem tego, bo komputer może wam się dość mocno nagrzać. Przez te, uwaga, 9 godzin! 9 godzin i minutę jechał mój bocik, 10 minut 48 sekund i 732 setne. Najlepsze okrążenie, także całkiem ładnie sobie poradził. No i zobaczmy, co my z tego będziemy mieć. Winner! Udało się wygrać. Dobra, kontynuujemy i zobaczmy, mamy 4700 accolades, wygrałem jakiś samochód z dołem, 3 miliony expa, o plus to, co jeszcze dostałem ze zdobytych skilli, nie, bo jak wbijemy ileś tam skilli, to dostajemy też za każdym razem jakieś tam expino, nie? I teraz nabijają mi się poziomy, czyli miałem przed rozpoczęciem tego wyścigu miałem jakiś 142 poziom. Ja wiecie co, ja to pominę, bo to nie ma co czekać, aż mi się to wszystko ponabija. Zobaczcie tych poziomów. Pomijamy, 74 poziomy mi się dodały według tego. Mamy Willspina jednego na razie, nie mogę go pominąć. Otworzymy sobie tego Willspina. Dostałem za coś, nie wiem za co dostałem tego Willspina, ale dobra. Idziemy dalej i teraz pytanie, ile mam Willspinów za tego expa? Idziemy sobie zobaczyć, mam jednego super Willspina nawet, zobacz. 134 Willspiny, moi drodzy, mam do losowania. Wow! Jeden super Willspin, ale nie wiem skąd on się wziął. Szkoda, że tylko jeden, no nie? Powinno być tak, że co każdy 10. poziom dostaje się jednego super Willspina. To bym miał 7 tych super Willspinów, no nie? Tak było chyba w 4, że co 10 poziomów dostawaliśmy super Willspina. Tutaj mamy tylko zwykłe Willspiny, niezależnie od tego, ile my poziomów sobie nawbijemy. No i skills... Oh, shit! 689 skill pointsów, to wiesz, możesz sobie teraz kupić jakąś przesadzoną ilość tych willi, o kurde, 11 milionów, a czy tych kredytów jest generalnie, no niezbyt dużo, ja miałem jakieś, chociaż nie, czekaj, wbiły mi się jakieś 5 milionów jakoś dostałem za sam wyścig, no nie? Ja liczę, ej, totalnie nic nie robiłem, ja zostawiłem tego pada podłączonego, poszedłem, tak? Budzę się rano, 130... O, shit! Ten samochód chyba będzie jeszcze lepszy do tego wyścigu. Czekaj, bo to jest ten, co mi się teraz wylosował. On ma chyba bardzo dobre perki. Zaraz zobaczymy, co to będzie. O, właśnie o tego mi chodziło, jak wam mówiłem, że ten samochód może być lepszy, że ten Mercedes może być lepszy do tego. Zobaczmy, zobaczmy. Wheelspin. Jak nie macie... Kurde, nie to zrobiłem. Jak nie macie pada, no to oczywiście możecie użyć też klawiatury i nacisnąć gaz do przodu i cały czas samochód będzie wam jeździł, no nie? Zobaczmy karmy, stery. I tutaj mamy chyba lepsze te perki, nie? Do tego wszystkiego. Możemy sobie wszystkie teraz otworzyć. O, tu mamy ekstra 15% XP. O, wiecie, no im lepszy samochód macie w garażu, tym lepiej, no nie? O, losowania, kurde, nie wiem, my chyba odpalimy live'a, jak będziemy to wszystko losować. No strasznie dużo tego jest. Pyk, pyk i pyk, tak? Także tutaj mamy chyba lepsze rzeczy. 20% increase, Lucky Escape. O, tutaj mamy skill multiplier 7, także ten samochód chyba będzie lepszy do skillsów. Ale tamto BMW miało coś takiego jeszcze, że mnożyło razy 2 experience za skille, no nie? Co jest chyba bardziej istotne. Dajcie znać, co o tym myślicie. Moim zdaniem ciekawa sprawa, bo wiesz, taki spoko sposób na zarobek, bo po prostu co, nie mamy czasu grać, zostawiamy grę włączoną i idziemy sobie, nie wiem, spać albo do szkoły, albo idziemy coś innego robić. I wracamy i mamy właściwie, wiesz, jakiś przesadzoną ilość spinów i wszystkiego. Także zdecydowanie fajna sprawa. Czy jest to najszybszy sposób na zarobek? Na pewno nie. Myślę, że jest najbardziej ekonomiczny czasowo dla nas, tak? Bo wykorzystujemy ten wolny czas, kiedy nas nie ma przy komputerze, czy tam przy konsoli. I wiesz, wszystko samo się robi, możemy wyłączyć sobie monitor, nie musimy mieć włączonego ani nic i samo się gra. Chyba tylko ważne jest, że w przypadku konsoli musi być podłączony kabel HDMI do konsoli, żeby ona myślała, że jakiś odbiornik jest podłączony. Jak nie jest podłączony, no to wtedy wywala komunikat, żeby coś tam podłączyć. Zobaczcie, 250 000, Boże, ja... Dużo tego jest, no nie? Kasa, wiesz, bo to jeszcze... Kasa, bo, tak, kasy dostajemy z wyścigu, no i kasy dostajemy jeszcze z wellspinu, także tutaj tej kasy będzie znacznie więcej. Dodatkowo mamy dużo tych punktów, skillów do wykorzystania, żeby sobie perki w samochodach robić, więc możemy sobie pokupować teraz tych, wiesz, wheeliesów 1000 sztuk i sobie w nich podbierać super wellspiny, no nie? I też będziemy mieli ich bardzo dużo, bo tam trzeba chyba 5 punktów wydać, a ja mam ich 600, chłopie! 600 punktów skills! Masakra po prostu. 100 000. Tu jakieś Bugatti rzadkie. 200 000. Proszę bardzo. GT3RS. 170 razy 2. 170. 150. Zobaczcie, ile tego tu leci. 40. 25. 35. 125. O kurde, ej, ja naprawdę będę miał dużo kasy po tym wszystkim. 125. Jeszcze 70 to jest plus 70. Nie jakieś 10, 15, tylko 70. Tyle samochodów będzie teraz w tym. No będę teraz mógł rozdawać. 250, ziomek, zobacz. 50. Mosler się wylosował, fajnie. O, Sesto Elemento Forza Edition. Bardzo dobrze, bardzo fajny samochód. O, tutaj mam jakąś Honitraka. On chyba 500 000 kosztuje. Dobra, jeszcze 40 wheelspinów. Cały czas maszuje ten przycisk od przyspieszania losowania. O, teraz mogę sprzedać, bo mam kopię tego samochodu. Możemy go od razu sprzedać, bardzo fajnie. Także tutaj w 5 też coś takiego mamy już od startu. Tutaj mamy jakiś legendarny zegarek. O, jakiś ciekawy samochód tam się wylosował. Forza Edition. Destruction Skill Boost. Bardzo mi się to podoba. No i 300 kredytów, proszę bardzo. RX-7. No i ostatnie 4 wyspiny. M3, a wyślimy komuś jako gift. Dla nowych graczy, pyk, wysyłamy, yes, okej. I proszę bardzo, komuś wysłaliśmy gifta, bo mam duplikat tego samochodu, pyk. I ostatni wheelspin. A, jeszcze jeden mamy, okej. I ostatni wheelspin, 200 000 na koniec. Bardzo ładnie i mamy 18 000 000. To ile? 7 000 000 około z samych wheelspinów, no nie? 7 000 000 z samych wheelspinów, czujecie to? Także tak, wyścig wyścigiem, ale wellspiny jeszcześmy tu pozdobywali. Także no, kurde, co powiecie na to? Zupełnie inna liga zarabiania kasy, no nie? No i to tyle na dzisiejszy odcinek, bardzo wam dziękuję, że na nim byliście. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mój garaż, no, mam tutaj znacznie więcej teraz samochodów niż miałem przed tym. Tutaj kolekcja samochodów, o tutaj mam 22 nowe samochody, proszę bardzo. To jeszcze chyba nie wszystkie, które zdobyłem tym sposobem. Tutaj możemy sobie jeszcze nagrody jakieś dodatkowe podbierać, ale to są takie, wiesz, drobne rzeczy w porównaniu do tego, co żeśmy zdobyli, wiesz, podczas tych wyścigów, no nie? Podczas tego jednego wyścigu. O, tutaj mamy jakąś nagrodę, także to też można sobie podbierać, może uda się jakiś na przykład poziom wbić albo coś, no nie? No ale kurde, spoko sprawa, to co? Trzymajcie się, do następnego, hejas!